Pomysł narodzenia się formy przyszedł tak naprawdę z potrzeby serca w roku 2000. Wtedy ukończyłem studia na Uniwersytecie Zielonogórskim i byłem wtedy mocno nabuzowany tymi wszystkimi artystycznymi rzeczami, które mnie otaczały przez te 5 lat studiów. I mówię sobie tak, fajnie by było stworzyć coś artystycznego na wysokim poziomie tutaj w Rawiczu dla naszej lokalnej społeczności i wtedy właśnie w tym roku 2000, kiedy byłem przy organizacji pierwszego Święta Rawicza, poznałem Michała Turskiego i wspólnie wieczorami rozmawiając, dyskutując, wpadliśmy na pomysł organizacji właśnie takiego przeglądu sztuki współczesnej ogólnopolski. Miałem mnóstwo znajomych z branży artystycznej wtedy i mówię, nie będzie problemu, żeby pozapraszać ludzi z każdej dziedziny sztuki tutaj do Rawicza. Przede wszystkim z dziedziny malarstwa, rzeźby, ale także muzyki, teatru. I tak ten pomysł się zrodził i postanowiliśmy, że rok później, czyli w 2001 roku, zorganizujemy taki przegląd. No i udało się. Wyszukiwałem artystów z całej Polski, którzy zechcieliby w Rawiczu pokazać swoje prace i wtedy jeszcze sami jeździliśmy naszym Lublinem. Mieliśmy Lublina w Domu Kultury i sami odbieraliśmy te prace. Jeździliśmy po całej Polsce, w różne miejsca i od tych artystów te prace odbieraliśmy, przywoziliśmy je tutaj do Rawicza i na sali widowiskowej aranżowaliśmy tą salę do potrzeb wystawienniczych, oklejając ją całą agrowłókniną. I na tej sali odbywała się główna wystawa przeglądu sztuki współczesnej formy. I tej wystawie towarzyszyły różne wydarzenia, czyli koncerty, warsztaty, działania teatralne, działania teatrów ulicznych również się pojawiły. Po kilkunastu latach naszych działań formowych kolega mój, Krzysztof Matysiak, który przyszedł do pracy do Domu Kultury, wpadł na genialny pomysł, żeby troszeczkę wyjść bardziej do ludzi. Wyjść z tymi naszymi propozycjami artystycznymi do ludzi, do miasta. Ale też w takie miejsca, wyszukać takie fajne miejsca, gdzie te działania mogłyby zaistnieć, czyli stare podwórka, dachy, garaży, opuszczone miejsca, które w Rawiczu się znajdują. W 2021, rocznym opóźnieniem, udało nam się zorganizować 20. edycję. Mam nadzieję, że nie ostatnią. Staramy się, aby ten program, który przygotowujemy, był skierowany do wszystkich mieszkańców, w każdym wieku.
Oj, mnóstwo się pojawiło artystów podczas tych 20 lat. Artystów, którzy prezentowali swoje prace, malarstwo, rysunek, rzeźby, grafikę, performensy. To śmiało mogę powiedzieć, że około 400 artystów z całej Polski się zaprezentowało. Zespołów muzycznych pewnie ze 300. Jest to festiwal niszowy, więc wyszukujemy takie propozycje, które nie są propozycjami komercyjnymi. Miłość na śmierć i życie, rykowisko, ryk, trzask, ryk, trzask, ryk, trzask, giń! A na polanie obok dziewczyna z chłopcem, pierwszy raz sami, pierwszy raz, ona patrzy w korony drzew, on kładzie ją na mchu. Spazm, cisza, brzęk komarów. Cały zwój pamięci i w jedną drobną kroplę czasu źleje. Życia bolesne i zbrodnicze dzieje. Kto nienawidzi, kocha lub się boi, temu za piekło jedna chwila stoi. Czyż jam czuł w ten czas, gdy w trapiące dusze wszystkie od razu wycierpiał katusze? Moje nie wie, co to tracić, moje lawiruje, omija, nic nie znaczy. A wcale tak nie jest, nie tak. Moje nic nie znamy, a zaskakuje, nie pyta odpowiedzi. U celu jest, gdy budzi się, potem rozprasza. Zanika śnie, moje tęskni, zaklina czas, gdy słońce wstaje, gdzie spać, w ciemności ociera okna ze smug, rozsyła myśli, nie tęskni się szósty zmysł. W grudniu utknęliśmy w burzy śnieżnej i czekaliśmy 2 godziny na pomoc drogową. Oddałem mu swój płaszcz. Ogrzewałem go własnym ciałem i on na koncercie był doskonale nastrojony, a we mnie tkwiła już paskudna grypa.
podczas 20. jubileuszowej formy mieliśmy okazję zobaczyć premierowy występ Strefy Niskich Ciśnień. Jest to formacja, która działa u nas w Rawiczu. I właśnie w niej działa Krzysztof Matysiak, który też jest współtwórcą naszego przeglądu. Hiperborea. Koncert na zakończenie 20. edycji. Też związany troszeczkę z moją osobą, ponieważ do nagrania tej płyty zainspirowały zespół Strefa Niskich Ciśnień, moje obrazy. Od wielu lat w nasze propozycje artystyczne, formowe, włączają się nasze instytucje gminne. Muzeum Ziemi Rawickiej, Rawicka Biblioteka Publiczna, Ośrodek Sportu i Rekreacji. Te instytucje zawsze nas wspierają przy działaniach, wspomagają nas. Także dziękujemy z całego serca i mamy nadzieję, że kolejne lata będą nas wspierać. Tradycją stało się już, myślę, bo to już chyba piąty rok bodajże, prowadziliśmy warsztaty ceramiczne, rzeźbiarskie i przy okazji tych warsztatów pojawiło się nowum, czyli budowa pieca plenerowego. Na zakończenie przeglądu ten piec odpalany sprawia, że wszyscy artyści spotykają się jakby rodzinnie przy tym piecu, który płonie aż do samego rana. Przy tym piecu, nabuzowani tymi czterodniowymi emocjami, które daliśmy podczas przeglądu, wszyscy możemy z ulgą odetchnąć, zadowoleni, zmęczeni, ale zmęczeni bardzo pozytywnie.